Witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest senator RP, pan Zdzisław Pupa. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni Państwo. Dzień dobry, szanowni Pani. Może zaczniemy od takiego podsumowania roku 2017. Co udało się zrobić najpierw, powiedzmy? Myślę, że udało się odbudować zaufanie, co jest bardzo istotne, obywateli do władzy. Doszło do takiej sytuacji, że obywatele poczuli, że są podmiotem życia publicznego, społecznego, gospodarczego, że od obywateli też coś znaczy. Obywatele odczuli pewną satysfakcję z tego, że i to jest udowodnione w badaniach opinii publicznej, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje wysiłek, podejmuje działania, które służą obywatelom. I to jest chyba jeden z sukcesów, który dawno w polityce nie był obecny. Dlatego myślę, że to również będzie miało wymiar i wydźwięk ekonomiczny z uwagi na fakt, że obywatele zadowoleni w domu, w rodzinie, z pracy, to będą efektywniej pracować, będą praktycznie podejmować wysiłek, który będzie ugruntował tą i ustabilizował sytuację, którą wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Jakimi sprawami warto się pochwalić? Myślę, że często się mówi o tym programie 500+ i te efekty są widoczne, gdyż nastąpił znaczny wzrost demograficzny obywateli polskich, tutaj więcej nastąpiło urodzeń i to jest miłe. Spotykam się w wielu miejscach, nawet z okazji spotkań noworocznych w gminach, gdzie burmistrzowie, wójtowie mówią, że u nich następuje redukcja albo likwidacja zupełnie ubóstwa. Ograniczenie biedy. Świadczy to o tym, że te działania, które rząd podjął, prosocjalne, prospołeczne, przynoszą efekt. Człowiek, obywatel, który ma poczucie stabilności ekonomicznej, który ma zagwarantowane w miarę bezpieczeństwo ekonomiczne swojej własnej rodziny, swoje własne, no zaczyna inaczej funkcjonować, zaczyna myśleć prorozwojowo. I to obserwujemy i myślę, że jest to dobry kierunek i dobry prognostyk na przyszłość. Muszę zapytać jednak, nad jakimi sprawami jeszcze trzeba popracować? No mamy wiele tematów do zrobienia, do wyjaśnienia. No problem opieki medycznej, problem infrastruktury, którą należy w jakiś sposób też rozwinąć, ale również dokończyć plany, które zostały postawione. Mówiło się o mieszkaniach, które należy w jakiś sposób też budować po to, aby młodzi ludzie wchodzący w nowe życie mogli śmiało prognozować swoje i ustawiać swoje plany na perspektywę na przyszłość. Jest wiele tematów, które również sprawy edukacyjne, sprawy miejsc pracy, stworzenia nowych miejsc pracy, to wszystko ograniczanie, właściwie nie ograniczenie, ale dawanie szansy i podnoszenie tej płacy minimalnej, którą udało się wprowadzić, to wszystko świadczy o tym, że coraz więcej pieniędzy jest na rynku, coraz więcej pieniędzy mają obywatele. Jak mają obywatele więcej pieniędzy, no mogą te pieniądze wydawać, czyli kupują towary różnego rodzaju, artykuły pierwszej potrzeby i nie tylko pierwszej potrzeby. Te artykuły są kupowane również lepsze, droższe, są potrzebne w perspektywie i to wszystko napędza gospodarkę. Spotkałem się z jedną z osób, która często uczestniczy w różnego rodzaju panelach czy spotkaniach ekonomicznych, no i mówił w ten sposób, że na Zachodzie mówią, że Polacy no, lubią eksperymenty i z reguły rządy robią w ten sposób innych krajów, że tak oczywiście w skrócie to było powiedziane bardzo schematycznie, że rządy drukują pieniądze, pieniądze przekazywane są do banków, banki w jakiś sposób pożyczają to przedsiębiorcom, którzy chcą oczywiście wydawać na rozwój gospodarczy. I wyżej się zupełnie inny model wprowadzili, czyli daliście pieniądze po prostu, rząd dał pieniądze obywatelom. Obywatele z tymi pieniędzmi je wzięli i nie zmarnowali tych pieniędzy. Czyli można powiedzieć, puścili tak zwanego krwiobiegu gospodarczego i napędziło to koniunkturę na różnego rodzaju i usługi, i towary. I dzięki temu widzimy wyraźny wzrost gospodarczy kraju. Także gospodarka nasza się rozkręciła, ekonomia pokazuje wyraźnie i wskaźniki makroekonomiczne pokazują wyraźnie, że kierunki zostały nadane właściwe, kiedy wiele ośrodków zajmujących się oceną polskiej gospodarki, Unii Europejskiej i zagranicznej, i amerykańskie, notowały na początku bardzo ostrożnie, czy prognozowały rozwój polskiej gospodarki, przyrost PKB, no to później w trakcie roku dosyć szybko te prognozy zmieniały oczywiście na plus, pokazując
że polska gospodarka ma się dobrze, polska gospodarka się rozwija i polska gospodarka idzie w właściwym kierunku. Także jest to miłe, że no, następuje to działanie takie progospodarcze, prorozwojowe, proekonomiczne, że ten rozwój jest i jest doświadczany i odczuwany przez obywatela i to jest najważniejsze. Jakimi sprawami więc pan osobiście będzie zajmował się w najbliższym czasie? Ja pracuję w Komisji Środowiska, jestem przewodniczącym Senackiej Komisji Środowiska i członkiem Komisji Rolnictwa. Są tematy środowiskowe, no, mamy też wiele spraw związanych z gospodarką właśnie, czy odpadami komunalnymi, czy w ogóle gospodarką, która ma służyć środowisku. Jest przygotowana ustawa, pracuje się rząd nad tym, będzie pracowała również Komisja Senacka, aby zająć się ochroną powietrza. To jest istotnie ważne, odbyły się konferencje już w Senacie na ten temat. Weszła ustawa, która powołała polskie wody. Myślę, że tutaj należy to monitorować, aby doszło do takiej sytuacji, że ta ustawa będzie właściwie wdrożona, trzeba ją pilotować. Są tematy spraw również rolniczych. Zależy nam na tym, aby te programy, które zostały już zaangażowane w rolnictwie, no, przynosiły wymierny efekt rolnikowi. Tak się składa, że nieraz dopłaty unijne stanowią 3/4 w krajach zachodniej Europy dochodu rolniczego, mają udział w dochodzie rolniczym. U nas 50%. Myślę, że tutaj też należy pracować w Warszawie i na szczeblu rządowym, parlamentarnym, aby jak najwięcej tych dopłat dla rolnika było z Unii Europejskiej, aby rolnik mógł się rozwijać, aby te gospodarstwa polskie też się stabilizowały. I to jest, można powiedzieć, taka działka bardzo ogólna, którą z mojej strony należy podejmować i wykonywać. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o sprawy lokalne, no, angażuj się w sprawy bieżące pracy samorządów. No, najbardziej wdzięczna jest praca z wójtami, burmistrzami gmin z tego względu, że oni mają i znają potrzeby ludzkie. I często się spotykam właśnie tutaj z burmistrzami i starostami mojego okręgu wyborczego właśnie po to, aby o tych sprawach rozmawiać, aby te sprawy pilotować, aby jak trzeba nawet być takim ambasadorem tych spraw samorządowych. A w samorządzie wiadomo, jakie są problemy, no i szczególnie infrastruktura, rozwój dróg lokalnych, zwracanie uwagi na problemy, które występują w środowisku. Miniony rok zakończył się bardzo dobrze dla choćby nawet tej tak zwanej opieki medycznej w poszczególnych powiatach, gdyż ogromne pieniądze popłynęły do powiatów. Właśnie to będzie służyło rozwojowi. I myślę, że towarzyszenie samorządowcom w ich planach, w ich działaniu no, przyczynia się do tego, że współpraca tej polityki centralnej z polityką lokalną no, przynosi no, wymierne efekty dla środowiska, dla ludzi. I tak bym chciał postrzegać tą moją postawę tutaj. Oczywiście każdy obywatel przychodzi tutaj do biura senatorskiego, rozmawia o swoich własnych, indywidualnych odczuciach, problemach, sprawach i po to jesteśmy, aby również te sprawy drobne rozwiązywać. Przychodzą też przedsiębiorcy, którzy w jakiś sposób zwracają uwagę na ułomność niektórych przepisów, na problemy, które się u nich pojawiają. I to wszystko właśnie zmierza ku temu, aby te prace, które podejmujemy w parlamencie, no, służyły rozwiązywaniu tych ludzkich, prostych, a czasami skomplikowanych też spraw, bo są tu nieraz bardzo skomplikowane, zawiłe sprawy, gdzie muszę się zwracać czy do ministra gospodarki, czy nawet ministra sprawiedliwości za wyjaśnienie niektórych spraw, czy do ministra zdrowia, który nadzoruje wiele innych spraw, po to, żeby właśnie również zwrócić uwagę na problemy, które występują w poszczególnych branżach czy sektorach gospodarczych, czy w działach życia publicznego. Skoro jesteśmy w temacie spraw lokalnych, jak rekonstrukcja rządu wpłynie na nasz region? Myślę, że rekonstrukcja rządu wpłynie na to, że zdynamizuje rozwój gospodarczy. Zresztą widać po osobach, które objęły 4 poszczególnych ministerstw. No myślę, że to pozwoli na pewną dynamikę, na inne spojrzenie, no bo nastąpiło pewne jakby przełożenie. Nieraz tak porównam to do jazdy, nieraz na rowerze, jak się jeździ pod górkę, gdzieś jedzie, to trzeba zmienić przełożenie po to, żeby dalej, muszę powiedzieć, jak jest ciężej, żeby też jechać, przełożenie zmienić i iść do przodu. I tak samo jest tutaj. Te osoby, które zostały powołane, myślę, że no,
przyjdą z nowym spojrzeniem na problemy, które i dotykają i będą podejmować wysiłek pracy nad tym, aby udoskonalać to, że nasze życie publiczne. Natomiast przełożenie na sytuację w naszego regionu. No jest ministrem z naszego terenu, z naszego Podkarpacia, pan Jerzy Kwieciński. Będzie zajmował się i gospodarką, i rozwojem. Zna teren nasz dokładnie, doskonale. Zależy mu na tym, aby nasz region był doinwestowany, nasz teren w jakiś sposób zdynamizował się w rozwoju. I z tego, co słyszę, to są plany na to, aby wspólnie z Urzędem Marszałkowskim podjąć wysiłki nad zdynamizowaniem rozwoju gospodarczego. I myślę, że w tym kierunku będzie to zmierzało. Pierwsze półrocze tego roku pokażę, jestem przekonany, w jakim kierunku pójdą inwestycje i działania po to, aby te pieniądze spływały ze środków i unijnych, i centralnych na rozwój sektora gospodarczego. Także taką nadzieję żywię i myślę, że też do inwestowania infrastruktury w postaci budowy nowych sieci połączeń drogowych, rozwiązanie problemu zjazdów z autostrady przyczyni się do tego, że nasz region się ożywi, a mamy taką sytuację sympatyczną, myślę, że tutaj w rządzie i w parlamencie, że jest dużo parlamentarzystów, jest duże zainteresowanie Podkarpaciem, także w tym kierunku będziemy działać, żeby ten rozwój następował naszego regionu i naszego tutaj, naszych powiatów. Oby tak było. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.